Dzień dobry pani poseł. Bardzo dziękuję za to, że odwiedziła. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziękuję za to, że odwiedziła pani moją kawalerkę. Co chciałaby pani zmienić w naszym kraju? O matko, ile pan ma czasu? O, wiedziałem. Esencję, poproszę. Czego pani nie akceptuje w naszym kraju? Widzi pan, przede wszystkim filozofii uprawiania polityki. Dochodzi do sytuacji, w której mamy posłów, tak, którzy uprawiają zamiast polityki, ja to nazywam polityczką, uprawiają teatr polityczny. Więc jeżeli wybieramy ludzi na zasadzie, że popularności, tak, no to nie wybieramy najlepszych rozwiązań dla nas samych, tak? To idiotycznie głosujemy. Mhm. Cała akcja pod tytułem głosujcie, nie wiem, do pań domów przed wyborami, powiedzmy, że to brak patriotyzmu, jeżeli nie pójdziesz do wyborów i tak dalej. A ta kobieta na przykład mówi, ja nie mam zielonego pojęcia, ani ochoty się w to angażować, w ogóle nie wiem, o kogo chodzi. No to idąc do punktu wyborczego na ulicy spojrzy na plakat o ładny facet, nie? I wie, a to może na niego, nie? I taką mamy demokrację. Proszę pana. I na pewno panią wiele rzeczy zaskakuje. I czasami się pani może z tymi rzeczami nie zgadzać. Uważa pani, że one są odchyleniem od normy. Jakie to są rzeczy? Jakie to są postawy, poglądy, przemyślenia? Nie, ja wie pan, ja uważam za odchylenie od normy każde agresywne zachowanie, każde zachowanie, które działa na szkodę drugiego człowieka. I to jest jedyne odchylenie od normy, które dostrzegam. No właśnie. I dlaczego ludzie działają na szkodę drugiego człowieka? No, cechą życia społecznego, takiego poprawnego życia społecznego, w którym, no, bo my musimy i chcemy żyć razem, jest sublimacja agresji, czyli to, że my tą agresję zamieniamy w jakiś taki sposób osiągania swoich własnych celów, który nie szkodzi innym ludziom. Jeżeli tego nie potrafimy, to nie potrafimy ABC z życia społecznego, po prostu. Mamy obowiązek żyć razem, czerpiemy od innych. Tak naprawdę, jak się tego nie dostrzegamy na co dzień, ale jeżeli się rozejrzymy dookoła, to ciągle korzystamy z pracy, myśli, idei innych ludzi. Jakie jest jeszcze ABC życia społecznego? No drugie ABC życia społecznego trochę z innej kategorii. To jest to, które budzi w nas to, co najważniejsze. Budzi w nas miłość, wzruszenie. Budzi w nas dobre emocje i bardzo szeroko rozumiana miłość, sympatia, pozytywne wrażenia. Wszyscy chcemy, żeby na przykład było ładnie, prawda? U pana tutaj jest ładnie. A bo se odmalowałem. No właśnie. No i to jest właśnie to. To są te chwile, które stanowią szczęście, bo nie ma czegoś takiego jak szczęście, dochodzimy do jakiegoś celu i tam już będzie szczęśliwość wieczna. Czegoś takiego nie ma, natomiast tak naprawdę zdarzają się nam szczęśliwe, piękne, wzruszające momenty. A co daje radość? Znaczy na pewno, no, z każdego dnia przeżywamy jakieś fajne rzeczy, fajny seks, fajny właśnie, nie wiem, film, ciekawa książka. Naprawdę bywają to piękne chwile. To prawda? To prawda? Jest pani zakochana? Nie. Nie? A kiedy ostatni raz była pani zakochana? No, byłam kiedyś. Wracając do ludzi, którzy są agresywni, często spotyka się pani z agresją? Zbyt często. Wolałabym rzadziej. Albo wcale. Powiedziała pani takie zdanie. Ludziom wydaje się, że mają przepis na człowieka. Jak powinien wyglądać, kim powinien być? No właśnie, ja jak gdyby nikomu nie narzucam jak gdyby tego właśnie, kim powinien być, jakimi wartościami powinien się kierować, właśnie pod jednym warunkiem tej właśnie rozdziału takiego napaści, agresji do drugiego człowieka. I myślę, że tak powinien właśnie wyglądać, no wyglądać powinny tak relacje nasze międzyludzkie. A wolność, widzi pan, właśnie na tym polega. Ci ludzie, którzy jak gdyby widzą, że nie wiem, że jeżeli ktoś nie jest, nie wiem, heteroseksualnym, białym katolikiem polskiego pochodzenia, to jest gorszy, prawda, to ci ludzie sami sobie robią krzywdę, dlatego że wtedy wzbudzają takie siły, na przykład polityczne, bo tak, czy taką energię, która prze do tego, żeby zbudować określony model nad człowieka i sami nie będą mieli wyboru, będą musieli być tacy. Jeśli będą inni, to będą właśnie odrzuceni.
A świat polega na tym i urok tego świata, między innymi te chwile szczęścia, o których Pan mówił, właśnie na tym, że spotykamy innych ludzi ciekawych, właśnie takich, o których byśmy nie pomyśleli, że mogą istnieć, z doświadczeniami, których myśmy nigdy nie mieli i pewnie nie będziemy mieli. Rozwijamy się wtedy wszyscy. I najważniejsze jest to słowo wolność. Wolność, że nie możemy odbierać wolności drugiemu człowiekowi z jakiegokolwiek powodu, tak? Znaczy, dopóki właśnie nie krzywdzi drugiego człowieka. Natomiast jeżeli nie krzywdzi, to dlaczego nie być wolnym? Dlaczego sobie ten świat montować w postaci klatki, tunelu, rury, nie wiem. No po prostu niech to będzie otwarta przestrzeń ze świeżym powietrzem. A co możemy robić, żeby walczyć z tą nietolerancją? To jest kwestia tego nastawienia, takiej filozofii, gdyby się refleksji, no, gdyby człowiek się zastanowił, czego ja tak najbardziej potrzebuję i powiedział tak, ale to samo powinno, to samo prawo powinno należeć do innych ludzi, no to by było dobrze, tak? Tylko że tej refleksji jest mało. A czego Pani oczekuje od życia? Przyszedł taki moment, to jest ten, ta powiedzmy końcówka mojego życia, w której chciałam zrobić coś także dla innych. To może brzmi tak patetycznie, nie? Ale taka jest prawda, naprawdę. No, o to mi chodziło. Ja robiąc Fundację Transfuzja, pomyślałam, że przeżyłam w jakimś więzieniu, w jakiejś opresji, takim, które sama sobie, klatce, którą sama sobie budowałam, przeżyłam większość swojego życia. I zaobserwowałam, że wielu ludzi właśnie żyje w takich klatkach. W klatkach, które budują wokół własnej głowy. Moją klatką była moja tożsamość płciowa, prawda? I ja całe życie czułam się dziewczynką, potem kobietą i nigdy nie mogłam się w tej roli zrealizować. Wiem, że tak jest z innymi. No i powiedziałam, że trzeba przede wszystkim uświadomić ludziom, że takie osoby są wśród nas. Ludziom trzeba o tym powiedzieć, dlatego że inaczej otoczenie uniemożliwi im bycie sobą, a bycie sobą jest podstawą bycia wolnym. Powiedziała Pani, że stworzyła klatkę, w której żyła. Czy to znaczy, że ten okres przed przemianą był dla Pani okresem straconym? Nie, proszę Pana, bo moje życie... ta klatka jak gdyby służyła do opanowania, czy jak gdyby ona odgraniczała moją ekspresję płciową, pewien zakres mojej osobowości. Natomiast nie cały, bo przecież ja miałam satysfakcjonujące życie, wielu przyjaciół, wiele wspaniałych chwil, wiele miłości. No i to była ta pozytywna część mojego życia, ale miałam też tą swoją klatkę i chciałam z niej wyjść. Po wyjściu z tej klatki przyjaciele się zweryfikowali? No tak, 70% już jakby przestało mieć ochotę zapraszać mnie na swoje urodziny. Lepiej jest być mężczyzną czy kobietą? Oczywiście, że kobietą. Dlaczego? Dla mnie lepiej. Okej. Bo ja powinienem zadać pytanie, czy łatwiej jest być kobietą czy mężczyzną? Widzi Pan, to, że ja jestem ujawnioną osobą, kobietą transpłciową, powoduje, że ja być może tutaj niestety tracę taki obiektywny punkt widzenia. Nie jestem w stanie tego ocenić. To jest dla mnie koszt. Musiała się Pani wielu rzeczy nauczyć. Co było najtrudniejsze? Patrzę, czy są szpilki. Nie ma szpilek, więc okej, chodzenie na szpilkach pewnie nie. Jest trudne. Mam w samochodzie i czasem chodzę na wyższym obcasie, ale rzeczywiście, no, na pewno to jest trudniej się nauczyć mając lat tam prawie 60 niż mając lat naście. A jest Pani szczęśliwa? Tak. I to jest najfajniejsze według mnie. No właśnie. Co powinniśmy wiedzieć na temat osób transseksualnych? Dla społeczeństwa, bo jednak umówmy się, dla społeczeństwa jest to nadal nowość i długo będzie nowością. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to za długa by była opowieść, ale rodzimy się z pewną tendencją
do akceptacji lub nieakceptacji własnej płci biologicznej. Takim przykładem tego są osoby interseksualne, które rodzą się z cechami obu płci naraz, fizycznymi. No i to trzeba wiedzieć, że tacy się rodzimy. Drugie, że to, że możemy być zupełnie normalnymi ludźmi. To nie jest żadna mania, żadne odchylenie jakieś psychiczne, nic takiego nie ma miejsca. Tylko natura taka jest po prostu, taka jest przyroda. Wszystko, co ożywione, ma taką cechę, że ma pewną zmienność. No ja bym zachęcała do poznawania osób transpłciowych, bo są naprawdę ciekawe i wiele mogą wnieść także w nasze życie. Zapewne wiele było przykrych i niezręcznych momentów w Pani, nazwijmy to, nowym życiu, ale ciekawią mnie takie momenty, do których sama Pani ma dystans i opowiada Pani je z uśmiechem na twarzy. Trudne pytanie. No czasami jakieś robię grepsy, z których się śmieję, tak. Nie, ale nie przychodzi mi w tej chwili nic do głowy, przepraszam. Dobrze, a proszę mi powiedzieć na przykład, jak wygląda sytuacja na lotniskach za granicą? Miewała Pani kiedyś jakieś problemy? No tak, tutaj przypomniał mi Pan po prostu taką sytuację, jak po korekcie płci w Tajlandii, po operacji wracałam do Polski. Oczywiście wtedy miałam jeszcze paszport męski. No i między innymi zrobiono mi biust, prawda, co jest takie dosyć widoczne na zewnątrz. No i wracałam w tym męskim ubraniu i konfuzja była tak jak na osobiste przeszukanie. Tam wzięli, zadzwoniła ta cała maszyna, tak, i oni tam badają. Wzięli jakiegoś faceta, potem ten facet cały skonfudowany, jak gdzieś tu badam i oklepuje, czy ja pistoletu nie mam. No ale jakoś przeżył. Jaki jest Pani typ faceta? No to przede wszystkim to nie ma takiego, który by mi odpowiadał. Dlaczego? Bo tak, musiałby być ode mnie wyższy. Przepraszam! Proszę Pana, musiałby być ode mnie inteligentniejszy, musiał mnie swoją inteligencją zachwycić, prawda? Musiałby być czuły, wrażliwy i no właśnie nie, taki, powiedzmy, nie macho. No i gdzie Pan znajdzie takiego faceta? Ile ma Pani wzrostu? 188. W szpilkach tak będzie lepiej, o te 8-10 centymetrów. Chodzi Pani na randki? Nie powiem. O! Kiedy ostatni raz Pani płakała? Zależy, co nazwać płaczem. Czy takie wzruszenie, że coś mnie wzrusza do łez, to mi się to zdarza 2-3 razy w tygodniu, nie dalej jak wczoraj i 2 dni temu i tak dalej. Ja po prostu jestem taka emocjonalna. A taki płacz żalu, no to zdarzał mi się tak. Zdarzał mi się, no ostatnio, dość dawno mi się nie zdarzył, bo jestem szczęśliwa. Kiedy dowiedziała się Pani o tym, że została Pani adoptowana? No to jest w ogóle niesamowita historia, taka opowieść wigilijna. W momencie, kiedy potrzebowałam wziąć dokumenty do prawnej zmiany płci, okazało się, zwróciłam uwagę, że tam jest data wystawienia aktu urodzenia, kiedy ja miałam 18 lat. Dziwne, nie? Pojechałam sprawdzić w dniu swojego rozwodu z moją żoną i okazało się, że jestem adoptowana. I znalazłam swoją rodzinę, mamę, siostry. Bardzo jej kocham. Ostatnio w sieci pojawiły się spekulacje, a właściwie taka nagranie z kamerki internetowej sugerowane, że to Pani. Jak się zakończyła ta sprawa? Ktoś rzeczywiście w niektórych ujęciach do mnie bardzo podobny, trzeba przyznać. Ja mam, jak na niektóre zdjęcia patrzyłam, zaszokowana podobieństwem. Ale ta osoba się prezentuje w internecie, ma swoją stronę. To jest sex workerka z Bordeaux, jak się okazuje. No i jak przyjrzałam się jej różnym zdjęciom, no to różnice są ewidentne, tak? Natomiast w niektórych ujęciach rzeczywiście jest do mnie podobna. Mój kolega żartuje, jak mogli mi posądzić, bo tam w tle jest ta sekskamerka, w tle jest jakaś kuchnia.
Ja mówię, jak mogli posądzić, że to grodzka? Przecież taka niegustowna kuchnia z tyłu na czymś takim by nie wystąpiła. Dzisiaj nagrywamy przy otwartym oknie, bez bardzo gorąco, dlatego słychać wszystkie samochody, które podjeżdżają, ale mam nadzieję, że to nie będzie naszym widzom przeszkadzało. Czy są jakieś, chyba mogę powiedzieć, pamiątki po poprzednim życiu? Przede wszystkim we mnie, wie pan, no całe to poprzednie życie gdzieś tam we mnie jest. To nie jest tak, że się wszystko nagle zmienia. Czy kiedykolwiek był taki moment, że żałowała pani przemiany? Nie. Fajne. To jest właśnie tak, jak się ma właściwe podejście do życia, takie pozytywne, takie w kontakcie z rzeczywistością, to się niczego nie żałuje. Jeżeli nie robi się ludziom świństw, krzywdy, jeżeli nie ma się nic takiego, że cię gryzie sumienie, że coś tam źle zrobiłeś, czy zrobiłaś, no to czego masz żałować? Myśli pani o śmierci? No czasami tak, wie pan, ja jestem po, znaczy miałam raka, operację, więc od tego momentu już się zawsze takie myśli ma. No i dalej wszystko, co się stało, było chyba konsekwencją tego stanu psychicznego, tego przeżycia, które było związane właśnie z wyjściem ze szpitala, z tym, że moje życie no jest, ale poczucia, że ono jest kruche, tak? Że to się wszystko może skończyć. Skoro się może skończyć, to niech się skończy tak, jakbyśmy chcieli. No właśnie, jakby chciała pani być zapamiętana? Taka, jaka byłam. Byłam jakaś. Chciałabym, żeby tak mnie ludzie zapamiętali. Taką, jaką byłam, a nie taką, jaką czasem usiłuje mi się dorobić wizerunek, prawda, czy coś, tak. No byłam ze swoimi wadami, ze swoimi zaletami. Byłam i fajna, i mniej fajna, i uśmiechnięta, i mniej uśmiechnięta, i szczęśliwa, i nieszczęśliwa. Jeśli mi się udało coś zrobić dla innych, to jest zawsze dla mnie jakieś ważne kryterium. Ja tego w takim razie życzę. Samych sukcesów. Dziękuję panu bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.